Bogdan, zapraszam Cię. Mamy książkę, która ma tytuł trochę szokujący. Ja Szekspir, ja Bóg. Bogdan, rozumiem, że to nie do Ciebie. Może zacznę od przywitania obecnej tu elity. Na pytające spojrzenia od razu odpowiadam, po czym autor poznaje elitę. No po to, po tym właśnie, że przychodzi na jego spotkania, a nie jest w tej chwili w kolejce do pociągu do Zakopanego na przykład. Od naszego ostatniego spotkania promocyjnego upłynęło już wiele, wiele miesięcy, więc tak na marginesie chciałem wspomnieć o losach tych książek, które tutaj żeśmy już kiedyś omawiali. Mianowicie są to wszystko wiadomości z drugiej ręki oczywiście. Filozofia polska, te cztery tomy, podobno została już zakupiona na Pniu przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i przez Parlament Polski i jednocześnie przez Ministerstwo Oświaty i wszędzie wprowadzają tego rodzaju testy dla pracowników, że powinien przeczytać przynajmniej pół strony ze zrozumieniem. To wtedy może ewentualnie daną funkcję piastować. Jeżeli chodzi o książkę o Piłsudczykach, dramat Piłsudczycy i książka, no to są pertraktacje, ale to też wiadomości takie podziemne i niezbyt pewne, z teatrem we Wrocławiu jako jedynym, bo dramat miał premierę w Płockim Teatrze, która słynęła z tego dosyć dziwnego wydarzenia, że nie zjawił się tam nikt z władz ani z prasy, mimo że zaproszenia były wydane, więc dość dziwnie. Pierwszy rząd był prawie pusty, natomiast ludzie siedzieli na schodkach pomiędzy rzędami, bo nie było już dla nich miejsc. I podobno, ale raz jeszcze powtarzam, że podobno, zainteresował się tym ten bardzo awangardowy teatr z Wrocławia, który chciałby to zrobić jednak pod warunkiem wprowadzenia pewnych zmian, żeby jeżeli chodzi o Bitwę Warszawską, to żeby tutaj no, zamiast tych znanych i właściwie banalnych już opowieści o obrońcach Warszawy wprowadzić coś bardziej nowatorskiego, mianowicie obronę Warszawy przez feministki. Otóż jak się patrzy na te wszystkie pochody feministek i tych parady równości i tak dalej, to widać, że rzeczywiście mają potężną moc odstraszającą, więc prawdopodobnie by można rzeczywiście na taką zmianę iść. Gorzej natomiast z kolejnym pomysłem, mianowicie, żeby atak z Nadwieprza był w wykonaniu, no może niezupełnie chorągwi husarskich, bo to byłoby zbyt konserwatywne, ale powiedzmy chorągwi pedalskich. Jest to nowum. Mianowicie no też można, tak jak na tych pochodach widać, można owym towarzyszom, bo tego terminu używali, powsadzać różnego rodzaju pióra, które będą odpowiednio szumieć. Zresztą oni sami już pokazują na tych swoich manifestacjach, że pięknie szumią i myślę, że po pewnych pertraktacjach no, jakoś Wrocław mi tę sztukę wystawi. Zanim przejdę do powieści, która jest bohaterką naszego spotkania, może jeszcze jedną uwagę. Otóż no, książka jest trochę bytem zamkniętym, jak na przykład sejf.
dobry sejf no, musi mieć co najmniej ze dwa klucze i do tej książki kluczami są dwie opowieści. Jedna znajduje się na stronie 457. Mówi o archeologach z Peru. A właściwie byli to europejscy archeologowie, którzy pojechali tam na wykopki. Wiadomo, co oni wykopują, jakieś tam kości, szkielety, całe pięty, kawałki czaszki i tak dalej. I oni tam siedzieli już dosyć długo, tylko stypendium im się rządowe kończyło, natomiast no wciąż nie byli w stanie tego całego szkieletu zaprezentować, żeby udowodnić, że jednak właśnie prapraindianie, praprainkowie tworzyli pierwszą kulturę świata, która potem tam poszła sobie tam przez cieśninę Beringa po lodzie jeszcze do Chin i dalej. No i w pewnym momencie, gdy już ma się kończyć ich praca, ogłaszają jej wyniki, robią wystawę, okazuje się, że jest szkielet no, całkowity i kompletny. Z tym, że oczywiście każdy kawałek był z innego nieboszczyka. Każdy kawałek osobno był prawdziwy. Natomiast no, trzeba było jakoś tak posztukować czaszkę tego, szczękę tego i wyszło i dostali stypendium na następny sezon. Oczywiście tą anegdotę zmyśliłem po to, żeby jakby ukazać, w jaki sposób ta książka była pisana. Otóż nie ma w niej anegdot, wspomnień, dramatów nieprawdziwych. Natomiast być może niektóre z nich pochodzą, są opowieściami o trochę innych nieboszczykach, o trochę innych ofiarach tamtych czasów, o trochę innych anegdotach robionych przez trochę innych pisarzy, ale dzięki temu całość się składa i to nawet składa się chyba aż za dobrze. Parę stron dalej, tutaj można tak odwrócić literki, cyferki 475 dla odmiany. Były, a podkształcony już Łubek mówi o świątyni Niatapola. Mówi dlatego, że jest snobem i chce się pochwalić, ale rzecz w tym, iż jest to świątynia o pięciu dachach, jakby symbolizująca pięć sensów istnienia i zarazem jest to klucz do odczytywania tej książki na kilku różnych poziomach. Pięć poziomów to oczywiście pewnego rodzaju umowa, można znaleźć więcej w zależności od tego, jaką kto ma długą rękę. Znacie Państwo tą opowieść, że jak ktoś ma krótką rękę, małe naczynie, to ze studni mniej nabierze albo w ogóle do tej wody nie sięgnie. Natomiast jeżeli ma takie długie łapsko, jeszcze kubełek, no to może tej wody zaczerpnąć więcej. I to samo jest zresztą z informacjami zawartymi w każdej książce, po prostu dlatego, że książki są mądrzejsze od autorów, że słowa niosą skojarzenia, które nie zawsze dla samego pisarza są oczywiste. Ktoś może je odczytać trochę inaczej, trochę głębiej. Formą mojej książki jest właściwie autobiografia. Mówię w tej chwili tylko o formie, nie o materii. I żeby nie była ona zbyt długa i zbyt taka rozwlekle odsyłająca od roku do roku, wydarzenia do wydarzenia, zastosowałem technikę stosowaną zresztą w dramatach, mianowicie podziału jakby na trzy akty. Trzy punkty koncentrujące różne wydarzenia. U mnie to są gale. Gale człowieka, który robi karierę jako literat, gala pierwsza gdzieś tam w czasach wczesnego Gierka, gdy zostaje wylansowany nowy twórca Henryk Lang. Wydaje wtedy książkę Człowiek wobec luster, która, jak się potem okaże, była zerżnięta z donosów, a nawet czasem dość bezczelnie z książek i artykułów, ludzi, którzy z owym Langiem, naprawdę majszakiem, który robi karierę dość długą, o niej za chwilę, współpracowali jako tajni współpracownicy. Druga gala odbywa się 20 lat później,
gdy tenże autor wydaje książkę Po drugiej stronie luster. W pierwszej warstwie mamy jakby tą koncepcję naturalistyczną Zoli. Książka, powieść to jest zwierciadło przechadzające się po drogach. Natomiast w drugiej części, jakby w drugim wymiarze, autor, narrator, czy też ów ubek, jak już zdradziłem Państwu, stara się pokazać prawdę o tych wszystkich tajnych współpracownikach. Początkowo ich chwalił nawet jako krytyk literacki. W tym momencie ich totalnie dekonspiruje, jakby przebijał pięścią lustro i pokazywał, co jest po drugiej stronie lustra. Pokazuje ludzi rozchwianych, przerażonych, podlizujących się władzy oczywiście i próbuje stworzyć klucz do literatury PRL-u, tej prawdziwej, najprawdziwszej, najbardziej realistycznej, pisząc wstęp do poetyki Donosu, którego fragment jest w tej powieści, a który to wstęp potem rozbudowałem, drukowałem we Wpisie Krakowskim, chyba w Gazecie Polskiej parokrotnie. On już tak w formie coraz bardziej rozbudowanej się pojawiał, a jest to po prostu próba uporządkowania wszystkich donosów, no przynajmniej tych, które ja miałem w ręku, a miałem 300 kilkadziesiąt teczek. To nie znaczy, że wszystkie na mnie, broń Boże, na mnie to tam niecałe 11 wychodziło. Natomiast te dzieła, donosy były prawdziwymi dziełami socrealizmu. Były jedynymi, które spełniały wymogi literatury socjalistycznego realizmu, dlatego że były rzeczywiście realne. One jedne odzwierciedlały rzeczywistość, której nie odzwierciedlały, powiedzmy, pisane gdzieś na marginesie książki, arcydzieła zresztą, jak chociażby Chrobry Gołubiewa. Wreszcie trzecia gala odbywa się już na koniec wieku, prawie na przełomie, tuż przed październikiem 2009 rokiem, a dlaczego to jeszcze powiem. Jest to gala, która nosi tytuł Dzieła odtajnione, tyle tylko, że z tymi dziełami jest trochę nie tak. Dlatego, że wówczas już pułkownik, dochodzący nawet do stopnia generała, chyba nawet już generał, który jest bohaterem, ten generał UBE, zleca swoim tajnym wykonawcom, tajnym współpracownikom, mimo że już niby jest ta trzecia RP, niby jest wolność i parę innych takich ładnych rzeczy, zleca po prostu, no ty napiszesz za mnie moje wiersze młodości, ty napiszesz za mnie powieść, no przydałoby się jakąś filozofię też napisać, no i oni się starają, tyle tylko, że jakoś nie bardzo im wychodzi. I sam bohater tej trzeciej gali, właśnie ów generał Majszak, jest zdziwiony, gdy kolejni laudatorzy opowiadają o jego dziełach. Nawet fragmenty cytują. Okazuje się, że po to, żeby zostać sławnym pisarzem, nie trzeba nawet nic napisać, tylko nazwisko musi być nagłośnione, przyda się parę cytatów, wszyscy będą chwalić, a jeden z laudatorów wykorzysta sytuację do tego, żeby przynieść gdzieś tam na zaplecze swoją własną książkę. Wszyscy polecą, myślą, że to książka Majszaka, a to jest akurat jego książka, ale to tylko taki po prostu chwyt nowego polskiego kapitalizmu. Natomiast okazuje się, że ten sposób narracji może mieć nazwę i może mieć swoje miejsce w literaturze. Jeden z laudatorów proponuje nawet termin pustka Langa. Pustka.
Ideałem może być książka, w której brakuje jakiejś strony i takie książki żeśmy już na rynku widzieli, ale może być książka, w której w ogóle nie ma stron, nie ma zadrukowanych stron. To jest ta pustka, którą każdy z nas może własną siłą kreacji, wyobraźni, uczuć wypełnić. I ten termin no, prawdopodobnie się w literaturze przyjmie. Okazuje się, że ta pustka Langa może mieć konkretne obszary zainteresowań. Może być na przykład patriotyzm bez patriotyzmu. Słyszeliśmy o takim, polegał na przeprowadzaniu staruszek na przykład nad ciepłej wodzie w kranie. Ja pamiętam z własnych czasów, mieliśmy taką drużynę harcerską, gdzie zdobywało się punkty, to myśmy dosłownie czatowali na przejściu pomiędzy naszą szkołą a piekarnią, żeby takie staruszki łapać, przeprowadzać. Przekazywaliśmy następnym druhom i w ten sposób mieliśmy więcej punktów niż inne zastępy. No i tutaj jest coś takiego, po prostu można zastąpić patriotyzm byle czym właściwie, byle to się nazywało patriotyzmem. Może być humanizm bez humanizmu, może być wreszcie metafizyka bez metafizyki i jesteśmy świadkami tych wszystkich przemian. Te dzieła odtajnione i cała narracja bohatera ma swoje drugie dno. Mianowicie kolejni laudatorzy, jest trzech bohaterów pojawiających się na stronach książki. Jan Kubiak, tak się po prostu mówi, łącząc jego imię z nazwiskiem, śpiewak i heller. Jest to oczywiście wzorowane na twórcach Wiosny sześciolatki, ale gdzieś tam w tle, w głębi są jeszcze trzej wiersze i to ma być tych nowych trzech wierszów socrealizmu. Okazuje się, że opowieść o ich dziełach, czy też streszczanie ich wierszy ma swoje drugie dno i tutaj autor, czy też narrator wyjaśnia, na czym to polegało. Wiersze bardzo socrealistyczne, które on potem skrytykował, antyakowskie, wzięły się po prostu z pewnej potrzeby duchowej autora, który swego czasu doniósł na brata będącego w Armii Krajowej. W ten sposób zabrał mu jego kobietę, sam zaczął z nią życie rodzinne. Heller z kolei, drugi z tych pisarzy, bardzo antyklerykalny, wojujący z Kościołem, z Kurią, z Paksem, nawet jak się okazuje brał udział w morderstwie księdza Szczepańskiego, który w tej książce się w kilku miejscach pojawia. W tej chwili jest bardziej znany, nazywany jest nawet popiełuszką Lubelszczyzny. Natomiast ten jego morderca, zostawszy literatem, po prostu w ten sposób kreuje i swoją nową osobowość i usprawiedliwia się i próbuje kreować nową rzeczywistość. I tutaj drugim dnem tych dzieł nienapisanych jest to, że ów esbek, ów generał, szykuje po prostu dalszy ciąg swojej twórczości. Tym dalszym ciągiem są listy, jest opowieść o tym, jak to było naprawdę. Więc jeżeli początkowo autor uważa się nawet za Szekspira, który pisze dzieła znakomite, bo piszą mu je najlepsi literaci PRL-u, to potem dochodzi do wniosku, że Szekspir to właśnie za mało dla niego. On się już tak rozwinął, że właściwie manipulowanie zmyślonymi postaciami to jest niegodne jego mistrzowskiego talentu. On będzie manipulował ludźmi. Robi to już w trakcie powieści początkowo nieświadomie. Potem coraz bardziej, jak gdyby poznając arkana własnej twórczości, zaczyna to robić z ludźmi
donosząc, napuszczając jednego na drugiego, a w końcu postanawia działać na przyszłość, wysyłając między innymi do rodzin tych trzech wieszczów, nowych wieszczów socrealizmu, informacje o ich prawdziwych życiorysach, a tym samym i motywach ich twórczości. Że jeden był donosicielem, drugi był mordercą i tak dalej. I idąc dalej za tym, autor dochodzi do wniosku, że no, jeszcze to taki Bóg działający na terenie współczesnej Polski to trochę za mało. Trzeba wziąć się za całą historię Polski i w ten sposób on postanawia odtajnić prawdę o takich ludziach jak Nowotko, Wałęsa czy Wolski, przepraszam, Jaruzelski. I to będzie się nazywało aneksem do jego twórczości. Wreszcie wpada jeszcze na jeden pomysł, żeby zrobić aneks do aneksu. Aneksem do aneksu będą opowieści o laboratorium na Kremlu, gdzie wytwarzało się trucizny, od których być może nawet Gorki zginął, ale także cała historia o agencie Abwery, w gruncie rzeczy handlarzu śmiercią, Oskarze Schindlerzem, także historia o marcu 68, śmierć studenta Benone Zorga, zabił go niejaki Karl-Heinz Kuras. Jak się okazuje potem, no był to agent Stasi, który chciał w ten sposób rozruchy studenckie sprowokować. A za tym wszystkim jeszcze stoi genialny demiurg zła wręcz służb radzieckich, potem rosyjskich, Iwan Agajans. Właściwie tylko radziecki. On wcześniej umarł pod koniec 68 roku. Mówi się, że także jego pomysłem była inwazja na Pragę i to połączenie sił. No oczywiście także i Chrystus z karabinem też ma w tym aneksie do aneksu znaleźć swoje miejsce. Skoro powiedziałem o formie, bo to wszystko cały czas niby miało być o formie, o tych sposobach konstruowania, porządkowania wydarzeń wedle tych trzech gal, porządkowania poziomów twórczości, to niechcący po prostu powiedziałem i o materii. Bo no, forma sama czysta nie istnieje, już forma, wybór każdej formy przecież jest wyborem, kryją się za nim jakieś wartości, jakieś znaczenia. I tutaj taką materią tej książki w całości jest autobiografia trochę mówiona, trochę myślana, trochę bełkotana po pijanemu. Człowieka, który staje się symbolem PRL-u, mianowicie Majchra Majchrzaka. On najpierw się nazywa Majcher, ale jego ojciec pochodzący z dobrej antysemickiej rodziny dochodzi do wniosku, że nazwisko brzmi zbyt żydowska i zmienia je na Majchrzak. A potem jego syn, czyli bohater już naszej książki, robi taką typową karierę. Gdzieś tam w dzieciństwie zabłąkał się właśnie w pożarze wsi, w zamordowaniu księdza. Potem traci siostrę, którą mordują Rosjanie przejeżdżający akurat niedaleko pociągiem. Po prostu porywają ją, gwałcą, wyrzucają z pociągu strzępy. Potem, będąc już samotny, zaczyna takie życie właściwie w internacie, w szkole, w takim technikum z internatem, ale jednocześnie zaczyna się jego życie rozdwajać, bo wtedy on pisze pierwsze donosy dla swojego bibliotekarza, który okazuje się tajnym współpracownikiem, ale ma koneksję wyżej aż w Warszawie. To otwiera Majszakowi karierę właśnie do Warszawy. Zostaje z racji technicznego wykształcenia nadzorcą robotników gdzieś tutaj niedaleko Piaseczna. Tam była taka fabryka, nie wiem czy jeszcze jest, różnych elektronicznych rzeczy łącznie z telewizorami. I potem, ponieważ jego donosy
odznaczają się z dość dużą inteligencją, dość dużą wprawą, a w każdym razie lepiej są pisane niż donosy jego innych konkurentów, współtowarzyszy współpracy ze Zbecją, to oficer prowadzący, zwany w książce szefem, dochodzi do wniosku, że właściwie no to on się nada na nadzorcę warszawskich literatów. I on zostaje nadzorcą już nie tylko warszawskiego oddziału Związku Literatów Polskich, ale tak awansując razem ze swoim szefem, a szef awansuje ze swoim szefem, powoli nadzorcą polskiej literatury. W ten sposób ma wpływ już na najwybitniejszych pisarzy, bo chociaż parę nazwisk typu, nie wiem, Koźniewski, Kuśniewicz, Pasent i tak dalej, no to wszystko są dobre pióra i oni potem za niego tam pracują, a jednocześnie go dokształcają. I tutaj bohater wpada na znakomity pomysł, traktuje współpracę z tymi właśnie literatami jako korepetycje, może nie całkiem darmowe, bo oni tam biorą pieniądze za donosy, ale nie płaci ich ze swojej własnej kieszeni. I dzięki temu po prostu sam wznosi się na coraz wyższy poziom, dzięki temu staje się tym Szekspirem, a marzy o tym, żeby być Bogiem. Powiedziałem o dwóch jego szefach, otóż jego szef stawia na Moczara i to jest ten szef szefów, co normalnie jakoś tam logicznie wypływa z życiorysu bohatera, a jednocześnie wpływa na stylistykę i na wypowiedzi Majchra Majchrzaka. Mianowicie, no, wiadomo, ja sam bywałem niestety także i na przesłuchiwaniach słyszałem, jak esbecy między sobą rozmawiają. To jest mniej więcej ten język, którym no dzisiaj rozmawiają niektórzy liderzy polityczni, tam Neumann czy ktoś, no, strasznie się rzuca mięsem, a dlatego, żeby pokazać swoją siłę, męskość, dominację. To jest coś, co mnie zaskoczyło, gdy zbierałem materiały do innej książki, mianowicie u bolszewików. Oni nieprawdopodobnie rzucali mięsem i Stalin potrafił już w gronie swoich przyjaciół nieprawdopodobnie ich dosłownie zrugać. W każdym razie ten język Majchrzaka jest początkowo takim językiem, no, jaki musiał być. Pełen przekleństw, czasem dosyć metaforycznych, czasem trochę bardziej utemperowanych. Ale ponieważ ów Majchrzak się cały czas kształci, więc po pewnym czasie jego język musi się zmieniać. I to jest dla mnie sposób na pokazanie pewnej części, przynajmniej prawdy o rzeczywistości. Dlatego, że w momencie, gdy autor wybierze sobie jako narratora tępego ubeka tylko i wyłącznie, to świat pokazany przez tępego ubeka będzie światem tępego ubeka, niczym więcej. I tutaj trzeba przebijać te granice języka, granice świadomości i nawet jakoś zdopingować owego tępego ubeka, żeby był coraz mniej tępy. Także pod koniec on potrafi na przykład poprawić jednego z laudatorów, który tam powołuje się na słynny cytat Ordo et connexio rerum est ac ordo ex connexio idearum, czyli porządek i związek, koneksja rzeczy między sobą w świecie jest taka jak związek idei, gdzieś wyżej. Przy czym tutaj to brzmi tylko i wyłącznie jako popis. No, on po prostu chce zaimponować, wykuł gdzieś parę przysłów, cytatów, ale na pierwszym etapie swojego rozwoju on w ogóle o łacinie i o pięknej polszczyźnie nie ma pojęcia i do pewnego momentu ta moja książka rzuca mięsem, tak jak no,
Nawet mnie samemu było chwilami, potem wstyd było czytać. Ale potem on zaczyna już rzucać przysłowiami angielskimi i mądrościami z języka łacińskiego, bo potrafi poprawiać ludzi popełniających błędy. Oczywiście to jest jego rozwój, który jest historią i zarazem fabułą jego życia, zarazem PRL-u, zarazem pewnego obozu, ale nie tylko obozu, także pewnej kultury, więc pewne schematy kulturowe, które bohater wynajduje, okazują się trafne i tłumaczą większe obszary tejże kultury. Wiem, że powiedziałem w tej chwili w sposób nieprzyzwoicie abstrakcyjny parę słów, ale zaraz powiem, o co chodzi. Otóż bohater książki w pewnym momencie znajduje, dzisiaj byśmy powiedzieli, nie wiem, kod kulturowy, szyfr do rzeczywistości, a znajduje go w kilku momentach, które jak gdyby powtarzają mu się na różnym poziomie. Na poziomie biologii, bowiem on sam w pewnym momencie jest najpierw Majchrzakiem czy tam Majcherem, potem owym krytykiem Henrykiem Langiem, ale potem pojawia się Wiktor. Pojawia się Wiktor, co do którego do końca nie mamy pewności, a to zresztą nie, czy on istniał naprawdę. Czy schizofrenia bohatera tak daleko się posunęła, że nie jest to już rozdwojenie jaźni, a potrojenie. Ale skąd Wiktor? No Wiktor to jest twór Frankensteina, lekarza z Ząbkowic, czyli von Frankenstein. I to jest po prostu twór, który staje się uosobieniem zła, manipulacji i jednocześnie pewnego rodzaju ukazuje manipulowanie ludźmi na najwyższym poziomie. Jest jakby wskazówką do metafizyki dla samego bohatera, bo ów Wiktor początkowo kradnie gdzieś tam jakieś obrazy, rzeźby z kościołów, jemu tłumaczy, temu swojemu opiekunowi, temu Majchrzakowi właśnie, że chodziło mu o sprowokowanie Boga, czy rzeczywiście istnieje, czy jest coś takiego jak świętokradztwo. No, według niego nie i może iść na całość. Ale to jest tylko pierwszy etap, bo potem on idzie troszeczkę dalej i tworzy projekt Jezus. Na czym polega projekt Jezus? Na tym, że on kradnie krzyże z cmentarzy, z kościołów i tak dalej, ale zaczyna nimi handlować w skali masowej, głosząc przy tym, że sakralizujemy rzeczywistość. Im więcej będzie krzyży na schodach, na przystankach tramwajowych, na ścianach budynków, tym będziemy po prostu mogli być bardziej dumni z tego, że mamy kontakty z rzeczywistością wyższego rzędu. Potem tworzy kolejny, bo tutaj plajtuje i większość krzyży ludzie oddają albo nie oddają do składnicy złomu, zwłaszcza te wzięte z cmentarzy, te metalowe. To tworzy inny pomysł też na metafizykę, mianowicie Jezus triumfujący. Rozmawia się, bo takim miejscem spotkań, zresztą autentycznym miejscem naszych SB-ków z tajnymi współpracownikami była Złota Kaczka. Przy czym z tymi gorszymi, bo tam był także bardzo Złota Kaczka, z tymi gorszymi takimi lewusami, to oni się spotykali przy barku, natomiast już tych lepszych zapraszali do części restauracyjnej i tam właśnie się Wiktor ze swoim podopiecznym, tym opiekunem, tym Majchrzakiem regularnie spotykają, zresztą jedząc dobre potrawy na koszt ministerstwa. I w tym momencie, w pewnym momencie Majchrzak umawia się z Wiktorem i na salę wkracza ktoś w stroju jakiegoś arcykapłana, papieskim, otoczony świtą i co się okazuje. Potem żre znakomity obiad. On mówi, no jak to, no był ten projekt Jezus, bieda, apostołowie, a nie, to już jest passé. Teraz będzie projekt nowej jakości, to jest Jezus triumfujący.
Tamten biedny, no to był po prostu no ten biedny wśród apostołów, a ten musi pokazać triumf i musimy stworzyć coś potężniejszego niż sekta Muna, robiąca nabożeństwa na stadionach. Wreszcie ten Chrystus triumfujący też nie za bardzo chwyta, ale Wiktor wymyśla coś nowego, mianowicie kościół Lucyfera. Dlaczego? Otóż dlatego, że no, wciąż obserwujemy walkę zła i dobra, Boga z szatanem, ale jakoś wciąż ten Jezus nie wygrywa, widocznie wygrać nie może. No to trzeba się opowiedzieć po stronie tego drugiego silnego, zrobić kościół Lucyfera. No, nie chcę za dokładnie już streszczać całej książki. Oczywiście kościół Lucyfera też nie wypala. Ostatnim projektem jest projekt Janus. Po prostu no, ludzie nie chcą wybierać między tym a tym. Raz są tacy, raz inni. Życie w ogóle jest takie trochę łaciate, czarno-białe, więc projekt Janus ma syntetyzować wszystko, co się da syntetyzować. Wszystkie dawne religie. I tu mamy jeden z kluczy do tej powieści. Synteza, ale synteza czegoś, co było. Bohater, który no jak każdy esbek musi przechodzić przez szkolenia, jedzie nawet do Arteku, takie słynne uzdrowisko na Krymie, przechodzi kurs w Moskwie, ale w Moskwie jednocześnie pokazują mu, to jest element rytuału, mumię Lenina i opowiadają całą historię. Ten Lenin po prostu też jest zrobiony, ponieważ no, ta mumia się rozpada, co chwilę trzeba czymś łatać, więc najpierw lekarze doklejają te brakujące fragmenty i ten Lenin w pewnym momencie jest już świeższy niż tamten. Jeden z przyjaciół naszego esbeka, były kniaz Oboleński, który potem jest oczywiście w służbach sowieckich, przed śmiercią przysyła mu list, który jest zarazem kluczem do kultury tamtych czasów, ale i opowieścią o losach pośmiertnych Lenina. Mianowicie, jak go tak odświeżano, coraz te nowsze kawałki, coraz młodsze, to on nie tylko zaczął się ruszać, jak ów twór doktora Frankensteina, ale zaczął po nocy sobie wyłazić z tej krypty, popełniać morderstwa i grasować, stał się ów Lenin pośmiertny, a może właśnie zupełnie inaczej, na nowy sposób żywy, pod strachem Moskwy. Po co jest ten sygnał Lenina, sygnał części złożonego wychowanka, czy też stworu Frankensteina? Otóż to się staje symbolem całej naszej kultury. Kultura staje się zlepkiem zmarłych ideologii, jest sklecona sztucznie i zaczyna się rozkładać tak jak one, bądź zacznie dążyć w kierunku zła, jak ów pośmiertny Lenin. I okazuje się, że to, co można nazwać, nie wiem, długie słowo chyba z tego wyjdzie, frankensteinizmem, o, to by było dobre, kultury współczesnej, kultury polskiej, frankensteinizmem III RP nawet, to po prostu ma swój symbol w tym ścierwie Lenina, ale także jest po prostu naszą rzeczywistością. W tym momencie bohater dochodzi do wniosku, i zbliżam się już do końca, że nie da się tak normalnie ze złem wygrać, że ludzie najbardziej są zdolni unieść się do poziomu zakładu Pascala. No to jest już ten łubek wykształcony, on wie, co to był zakład Pascala, ale także wie, że polega on na pewnego rodzaju bierności. Lepiej postawmy na Boga, bo wtedy no, jest pewność nieprzegranej, ujmijmy to w ten sposób, bo albo Bóg jest, no to wtedy rany boskie, mamy prostą drogę w niebiosa, a jak go nie ma, no to i tak mieliśmy spokojne życie, szacunek sąsiadów, jako ci bardzo pobożni ludzie. Tyle tylko, że był to ten Pascal bierny. I bohater książki dochodzi do wniosku, że trzeba być wyżej, że Pascal bierny po prostu no, staje się świadkiem zła, a tym samym na nie przyzwala.
Czyli trzeba się włączyć czynnie w tę walkę dobra i zła, Ormuza i Hermana, Chrystusa z Antychrystem. I on to robi. Tylko tu jest pewien szkopuł już bardziej natury literackiej. No, symbolem zła i tym, który to zło czyni coraz większym rozmachem, tworząc te nowe kościoły, jest właśnie u Wiktor. Problem w tym, że nie wiadomo, czy u Wiktor istnieje. I bohater podąża myślą w tym kierunku. Jeżeli Wiktor istnieje, to dobrze. Ja go likwiduję, no likwiduję w tym momencie zło. Ale popełniam zło. Więc trzeba jednocześnie połączyć jego zlikwidowanie z samobójstwem. Co jednak, jeżeli nie ma Wiktora? To znaczy, że zło jest moją częścią. Czyli, że w dalszym ciągu, popełniając samobójstwo, też likwidują tę część zła, która jest we mnie. A tym samym świat stanie się odrobinę lepszy. I tutaj już zmierzam do finału. Nie, samego finału jednak nie powiem. W każdym razie autor popełnia coś, co jest jednocześnie zabójstwem i samobójstwem. A symbolem pozytywnym tego wszystkiego, tak jak powiedzmy tym negatywnym był Lenin, czy nawet generał Moszar w pewnym momencie, czy paru innych ludzi, których sobie kojarzymy z wizerunkiem szatana. Pardon, no Moszara sobie z tym nie kojarzę, on był przaśny. To był agent GRU, no ale tak w porównaniu z innymi to nie był głupi. W każdym razie symbolem i kluczem do zrozumienia, jak można postąpić, staje się dla bohatera, który jako szpicel jedzie gdzieś tam na zjazdy filozofów do Kazimierza, autentyczne zresztą, organizowane kiedyś przez profesora Janusza Kuczyńskiego. On tam jedzie poszpiclować i nagle spotyka człowieka dojrzałego, mądrego, który może się kojarzyć z Francem Fischerem. Potem się okaże, że on też był wtyczką. Ale z nim rozmawia o Ignacym Hryniewieckim. Ignacy Hryniewiecki jest jakby tutaj kluczem i wzorcem. Bo tu już zmierzam całkowicie do końca. On zabił cara. Dokonał zamachu w 1881 roku, ile dobrze pamiętam, 1800. Ale jednocześnie tak rzucił bombę, żeby zabiła jego. Ginie car, który jest symbolem zła, ale ginie jego zabójca. Dziękuję za uwagę. Drodzy Państwo, więc w tej chwili będziemy mogli zadawać pytania. Każdy, kto by chciał jakieś pytanie zadać, prosimy bardzo, żeby się pojawił. Mistrzu, ty zawsze masz jakieś dobre pytanie. Chodź. Jeden. Ja akurat jestem po obejrzeniu 5 naraz odcinków o Piłsudskim, młodości Piłsudskiego, gdzie ten Hryniewiecki rzeczywiście rzuca. Tam akurat w filmie rzuca coś całkiem innego niż jakiś flakon, a w rzeczywistości miał bombę. Ale tutaj, panie Bohdanie, wymyśliliśmy, to znaczy my historycy, na użytek was filozofów, nazwę na taki właśnie akt samozagłady. To się nazywa samozabójstwo. Dlaczego? Bo zdarzył się taki przypadek autentycznie. Mianowicie rozpocząć miał zbrojną część przewrotu majowego, czyli zamienić go w zamach. I do tego się przymierzał niejaki kapitan Szymański, który stojąc u wylocie włazu tankietki, w zasadzie nawet nie czołgu, na tych knagach, po których się wchodzi, opierał swoje nogi. I widząc żołnierzy Piłsudskiego idących mostem Kierbedzia wtedy, postanowił ich przywitać ogniście granatem. Więc odbezpieczył granat, zamachnął się i wpadł do środka. I myśmy mieli ciężki problem, jak on właściwie zginął.
No bo samobójstwo to nie było, bo on nie miał siebie zabić. Było to zabójstwo, ale z kolei samego siebie. No i wymyśliliśmy termin samozabójstwo. Więc polecam, może się upowszechni. No w tym czynie ja nie widzę owego naddatku etycznego. Tej refleksji nad tym, że w świecie istnieje zło i ktoś, kto likwidując zło, popełnia także zło, przestępstwo i tak dalej, no właściwie z jednej strony zmniejsza ilość zła, z drugiej zwiększa i w tym momencie zwycięża Spinoza, który tłumaczy, że no, świat jest taki, jaki jest, to znaczy lepszy już być nie może, jest tyle zła, ile jest koniecznie, bo jakby go nie było, to by się to wszystko nie trzymało kupy i by się zaczęło rozpadać jak zwłok Lenina. Więc tutaj wracając jeszcze na moment do Hryniewieckiego, otóż rzeczywiście i Bronisław Piłsudski, starszy z braci Ulianowów, chcieli zabić cara w rocznicę tamtego zamachu. Tak, szóstą rocznicę. No ale to nie wyszło z wielu względów. Film to dobrze pokazuje, łącznie z tą książką, w którą była wmontowana. Mróz był straszny po prostu. Także to było prawdziwe. Natomiast no, Hryniewiecki użył tego, co tam miał pod ręką i czego używano na Zachodzie. To znaczy takiej uczciwej bomby po prostu, no, która rzeczywiście cara zabiła, a nawet jego, czyli że była o dość dużym zasięgu po prostu. I jak się okazuje, no, był to zasięg przy okazji oprócz mordercy i oprócz cara, który był zbrodniarzem na tronie, jednak zabijające także człowieka dobrego, walczącego w imię dobra. No ale jak tu się doda te dwa zła do jednego, no to może jakoś tam sobie wyszachrujemy, że jednak to na dobre wyszło. To znaczy, że komtur w Krzyżakach Sienkiewicza, jak się wiesza, to właśnie zmniejsza ilość zła na świecie. No, pytanie moje jeszcze jest jedno, takie właściwie trochę podchwytliwe. Czy bawiąc się ludźmi, ktoś już odkrył w sobie Boga, potrafi na tyle, powiem, zafałszować rzeczywistość, znaczy, czy w pewnym momencie on nie zaczyna wierzyć w to, że w zasadzie, skoro mu to wychodzi, no to chyba nim jestem, nie? No, to, co pan mówi, ma także potwierdzenie w rzeczywistości, bo jednym z pierwowzorów bohatera mojej powieści był Stefan Majchrowski, który doszedł nie tylko oficer SB, przed tym UB, który doszedł nie tylko do rangi generalskiej, ale został nawet już w trzeciej RP dyrektorem Departamentu Obrony Porządku Konstytucyjnego. No co brzmi bardzo paradoksalnie, ale prawie cały ten jego wydział z MSW przeszedł, bo oni będą teraz pilnować prawa, konstytucji. To jest też jeden z symboli naszych czasów. I ówże generał powoli rzeczywiście zaczynał nie tylko, u mnie to ta jego osobowość się rozdwaja, rozstraja nawet, w rzeczywistości on wpadał w tego rodzaju przypadłości psychiczne. Próbowano to tłumaczyć depresją, aczkolwiek no, nie powinien oficer tej rangi pozwalać sobie na rozmamłanie, bo depresja no, to jest tylko ładniejszym określeniem po prostu rozmamłania, które trafia i mężczyzn, i kobiety. Natomiast rzeczywiście on popełnia samobójstwo.
I to jest fakt autentyczny i ukazały się nekrologia. Nekrolog jeden autentyczny przedrukowuje, dwa następne sam wymyślam, żeby to było bardziej atrakcyjne literacko. Ale proszę zauważyć jedno, tutaj na obronę dobra można powiedzieć, że jemu żaden z tych modeli metafizyki czy też religii do manipulowania ludźmi nie wystarczył. I on na samym końcu, gdy nawet ta religia Janusa już jest czymś za małym, on dochodzi do wniosku, że jednak on musi wrócić do zakładu Pascala, ale w sposób czynny. Opowiada się jednak po tej stronie, po której kiedyś się opowiedział Hryniewiecki. No, nie chciałem tego oczywiście zrobić zbyt łopatologicznie, żeby książka nie była takim czytelnym zwycięstwem dobra nad złem, bo tam wątpliwości to natury i filozoficznej, i metafizycznej jest dość dużo. Natomiast no, zostawiłem to, co można nazwać nadzieją, światłem w tej dość ponurej książce. Jakieś pytanie? To ja może tylko zapytam, nie wiem, może to było wyjaśnione, może to było już tu powiedziane, ale chciałem się zapytać, skąd wziął się ten tytuł i jak on się ma w prowokacji do myślenia? No, tytuł po prostu streszcza drogę duchową bohatera, który najpierw wyssawszy czołówkę polskich literatów, uważa się za Szekspira, który może im dorównać, a nawet ich przewyższyć. Jest to fakt. Generał Majchrowski pisywał także jako krytyk literacki, jako krytyk filmowy, a krytyk to już jest jak gdyby pięterko wyżej ponad literaturą. To jest już ten, kto manipuluje, rozdaje wieńce laurowe. Natomiast no, potem on chce być tym Bogiem i dlatego tworzy w żywym tworzywie, w ludziach. Tworzy ludzi, tworzy ich tragedie. Szczuje jednych ludzi na drugich i jeszcze tak jak Bóg chce sięgnąć do przeszłości, przypominając, nie wiem, no chociażby historię Nowotki i Mołojców, ale także i w przyszłość, w tej chwili podając kto, kim był naprawdę, co zaowocuje za ileś tam czasu. Ja tę książkę pisałem no ileś tam lat temu jeszcze w Dubrowniku, to był 2010 rok, jeszcze nie wszyscy byli pewni, że Bolek to jest naprawdę Bolek, może to tylko ci wredni Żydzi z Gazety Wyborczej, którzy byli za Mazowieckim, tak brzydko o nim mówią, bo to były takie narracje wtedy. Natomiast no, jeżeli ktoś w roku 2000 rzuca taką bombę z opóźnionym zapłonem, to ona kiedyś wybuchnie i to będzie dotyczyło wielu spraw. Majchrowski to dość dokładnie sobie zaplanował, aczkolwiek nie zdążył do końca przeprowadzić. Ale jeśli może to być no, jakimś dopingiem dla współczesnych historyków, którzy może nie są zbyt odważni, ale mogą już wysyłać takie listy w przyszłość. No, mówiąc nie są zbyt odważni, nie mam na myśli takich ludzi jak profesor Nowak czy jak profesor Cęckiewicz. No, rzeczywiście ludzie zasłużeni dla odkrywania prawdy w wymiarze całej historii. Mam nadzieję, że ostatni tomów Nowak napisze może do spółki z Wolskim, może sam wymyśli, ale będzie to historia do końca XXI wieku. Czy są jakieś jeszcze pytania? Jest, tak? Proszę bardzo. Pan ma pytanie? Nie, ani. No to cóż, w tym układzie wydaje mi się, że gromkimi brawami podziękujemy naszemu.
Bardzo serdecznie dziękujemy i mamy nadzieję, że może z tej książki da się zrobić jakieś zdarzenie teatralne. Tylko bez tych powiedzmy sobie specjalności, które chcą dodać. Specjalité de la maison. Także to by było na pewno ciekawe, bo warto jest przypominać, że proza też może na scenie zaistnieć i często jest dużo bardziej dynamiczna w swoim przekazie, szczególnie dla młodych, niż samo czytanie, bo dopiero poprzez teatr oni w jakiś sposób są zachęceni do poznania literatury w bliższy sposób, ten wspanialszy, który rozwija wyobraźnię i pozwala na dużo głębsze spostrzeganie życia wokół siebie. Dlatego myślę, że teatr, który będzie obudzony dobrymi, wartościowymi rzeczami, może przyczynić się bardzo do podniesienia tej stopy myślenia o tym, czym jest kultura polska i jak ją powinniśmy rozumieć. Rozmawiamy jak pesymista z optymistą w czasach okupacji. Ja jestem urodzonym optymistą, dlatego przepraszam za to. Optymista mówi, przyjdą bolszewicy i wszystkich wyrżną, a pesymista mówi tak, ale czy my tego dożyjemy? I to samo, no, powstanie ten idealny teatr, różny trochę od teatru wrocławskiego i paru innych awangardowych. No tylko ja nie wiem, czy moje dramaty tego dożyją. Jest ich sporo. Ostatnio wznowiłem, dokładnie wydałem serię 22 dramatów, które no, jeżeli nie zmienię ich właśnie na te wojujące feministki bohaterek, to raczej nie zostaną. Nie, ja myślę, że nie trzeba. Ja myślę, że rozmawiałem z paroma ludźmi z Płocka, którzy otarli się o pana dramaty i muszę powiedzieć, że mówili w dużych superlatywach. Także myślę, że ja wierzę, bardzo mocno wierzę w to, że musimy zacząć ten teatr od młodych ludzi. Dlatego, że jeśli wytworzymy wśród młodych ludzi pożądanie i chęć poznawania poprzez emocje i poprzez prawdę historyczną, to ona stanie się wtedy źródłem ich myślenia na przyszłość, kiedy dorosną. Ja myślę, że poprzednia dyskusja, to podsumowanie roku, zwłaszcza to, co mówił Jurek Orzeł, przekonuje, że prawda przestaje być wartością w naszej kulturze i my możemy tłumaczyć ruskim i Putinowi, jak to było naprawdę z paktem Ribbentrop-Mołotow, a on w tym momencie będzie się śmiał w kółach, bo on też wie, jak było z paktem Ribbentrop-Mołotow i nie o to chodzi. Inaczej mówiąc, prawda w żadnych dawkach, ani literackich, ani dramaturgicznych, w tej kulturze no, nie jest przydatna. No, coraz bardziej przestaje być wartością. Liczy się no, takie słowo potwór jak narracja. Myśmy na polonistyce no, mówili o narratorze i narracji, ale to nie była ta hydra, która w tej chwili pożera wszystkie prawdy. Jest jeszcze pytanie, obudziłem. Lwa. To jest refleksja. Jako historyk, to ja już z badań, no, musiałem przecież zdawać tą historię, to takich kryzysów było ci już dostatek. Tak już lekko powiem. I przełom, kiedy starożytność się rozpadała i później w średniowieczu, chiliaiści głoszący koniec świata. W czym jest rzecz? Rzecz jest nie w tym, czy prawda ma popyt, czy nie, tylko czy głód prawdy w tym zakłamaniu już rośnie. I ten głód to jest to puste miejsce, które zacznie wsysać. Nauczanie historii najczęściej się odbywa przez wciskanie. Jak odbywa się wciskanie, to u młodzieży powstaje wyciskanie. W pewnym momencie, obserwując to zjawisko, zresztą z własnej, ładne słowo, z własnej autopsji, to dostrzegam, że nie należy młodzieży mówić, że mają coś wiedzieć. Należy wytworzyć pustkę w nich, a ona sama weź się tę wiedzę. To jest jak fizycy. Słuchajcie, jeszcze nie wiecie. I oni już chcą wiedzieć. I chyba to trzeba podkreślić. I dlaczego? Kłamstwo jest bezpłodne. Tylko prawda rodzi prawdę. I prędzej czy później kłamstwo nie chcąc ujawnia prawdę. I staje się kłamstwem.
tragedia nie polega na tym, że ktoś mówi kłamstwo, tylko że on chce, aby ono było prawdą. Kłamstwo, prawda istnieje po to, aby kłamstwo powtarzane tysiące razy na wieki kłamstwem zostało. No, widzę, że jest pan tym optymistą, który liczy na to, że bolszewicy go wyrżną. Natomiast wydaje mi się, że u nas to nawet nie jest po połowie. Ostatnie wybory przekonują, że no jest iluś tam zwolenników prawdy, powiedzmy po prawej stronie głównie, bo mają to oparcie jeszcze w starym, znanym ich dziadko, kodeksie Boziewicza, jeszcze w Ewangeliach, jeszcze w systemach wartości wypracowywanych gdzieś tam przez etos niepodległościowy i powstańczy. Ale już i w tym kręgu znajdujemy wielu karierowiczów, którzy będą się podlizywać i prezesowi, i wiceprezesowi, i tak dalej. A po drugiej stronie jest jeszcze gorzej. Zauważmy, co się stało. No tu można mówić o tej frankensteinizacji naszej kultury, bo w gruncie rzeczy żadna z partii opozycyjnych nie stworzyła programu, który mógłby pociągnąć naród w historię. Jest jedyna rzecz, to są jakieś szczątki poumieranych, powyzdychanych właściwie ideologii, pozlepianych jak Frankenstein, które gdyby oni objęli władzę, się rozpadną. Bo Frankenstein, no, nawet odżywiany, czy tam ten Lenin nowymi kawałkami, no to w końcu nie wyżyje. Natomiast tutaj mamy do czynienia z czymś, co można nazwać buntem marginesu społecznego, a właściwie kilku marginesów. Bo jeżeli główny nurt życia społecznego prowadził właśnie po tych drogowskazach, wartościach etosu niepodległościowego, katolicyzmu, głębokiej wiary w tradycję, przez kult bohaterów, nawet czasami na złość historykom troszeczkę upiększanych, to te wszystkie grupy, żeby odnieść sukces, musiały zrezygnować z prawdy. One się połączyły w nienawiści, one się połączyły po to, żeby pokonać PiS, no gdzieś tam na etapie znów takiego spisku, który nie liczy się z żadnymi wartościami, udało im się opanować Senat. Nie całkowicie, być może to się trochę zmieni, będą następne klucze, ale proszę zwrócić uwagę na to, co jest dość niebezpieczne. Otóż wzrasta pokolenie młodych nihilistów. To jest upiorne, dlatego że im będzie wszystko jedno. No, tu trzeba mieć tego smartfona, brykę, prawda, wcześniej rozpocząć orgie seksualne, to dłużej się je będzie uprawiać i tak dalej. Po prostu nie ma tutaj niczego ponad piętrem biologii, ewentualnie ekonomii. Nie, a więc nie ma tego, co definiuje człowieka, bo człowiek, no Boże, jak tak patrzymy na siebie, ja nie mówię o obecnych tutaj, tylko raczej o tych, którzy nie przyszli i w ogóle nie przychodzą. No ale tak czy inaczej podobieństwo do małp jest uderzające. I nad tym zwierzęcym podobieństwem właśnie poprzez życie zbiorowe, poprzez poświęcenie dla drugiego człowieka, poprzez stworzenie kultury, religii, nadbudowane zostało coś, co my nazywamy człowiekiem, nazywamy humanizmem, a co do owego bytu zwierzęcego ma się tak, jak wiersze czy proza do taśmy magnetofonowej. Okazuje się, że potrzebny był ten nośnik biologiczny, zwierzęcy, ale ludzkość zaczyna się piętro wyżej. Ja się właśnie obawiam, że ci młodzi, którzy teraz wchodzą w życie, to właśnie na to piętro wyżej w ogóle nie mają ochoty. Po co im to? Muszę powiedzieć taką rzecz. Dość dużo spotykam się z młodzieżą i rozmawiam dużo. Oczywiście to jest kwestia grup, ale jestem zachwycony i mam pełną nadzieję, a przyjechałem tu nie tak dawno, bo
parę lat temu i to, co mnie właśnie trzyma i daje mi nadzieję, to jest właśnie ta młodość w młodzieży, to poszukiwanie prawdy, tylko że trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że oni mają często rodziców, którzy żyli przez 50 lat w kłamstwie, w pomówieniach, w niedoinformowani byli. Byli to ludzie, którzy w większości czasu musieli sobie radzić, jak połączyć, żeby do pierwszego wyżyć. I w związku z tym nie mieli czasu nawet. A ci, którzy byli edukowani, to często byli edukowani, wiemy jak. Mamy tych niektórych profesorów, mamy tych niektórych ludzi, no, którzy po prostu przynoszą nam tylko i wyłącznie hańbę, jeśli chodzi o samą nazwę i stanowisko. Dlatego myślę, że tacy ludzie jak pan, tacy ludzie jak Andrzej Nowak, profesor Andrzej Nowak, tacy ludzie, którzy potrafią, czy to w dziennikarstwie, czy to w pisaniu, czy to w szukaniu tej prawdy i mówieniu tej prawdy, są nam szalenie potrzebni i powinni nam dawać otuchę nadziei, że będzie to możliwe, bo tylko wtedy będzie to przekazywane młodym ludziom i oni złapią ten ogień niosący przez wasze myślenie, waszą wiarę i to cierpienie, które spowodowało, że piszecie i robicie to. Tak, tylko widzi pan, my jesteśmy otorbieni. To jest taki dobry biologiczny termin, po prostu ciało obce w danej rzeczywistości trzeba otorbić, ono nie będzie miało wpływu. Ja sobie mogę marzyć o tym, żeby moją filozofię polską czytali parlamentarzyści. Oni tego nie zrobią, bo nie wiedzą o istnieniu polskiej filozofii, nie mówiąc o mnie. Można sobie pomarzyć, że będzie kiedyś taki egzamin na parlamentarzystę czy członka rządu wymagający od niego inteligencji. Poniżej pewnej cyferki IQ, no to on nie może zostać ministrem. U nas może. Dlatego, że nie ma ani głodu prawdy, ani wiedzy i koło się zamyka, dlatego że rodzice, tak jak powiedziałeś, no, gdzieś tam wychowywani w głębokim PRL-u, nie znali prawdy. Prawda była zakazana, tępiona i liczyli na to, że może szkoła. Szkoła też nie. I teraz to zostaje, jest to kolejne pokolenie nieuków wychowane przez nieuków. Jak to przerwać? No, pracą z młodzieżą. Jeżeli minister oświaty za swoją misję uważa położyć się plackiem przed maszerującymi do ministerstwa genderowcami i innymi tam, prawda, tymi, to on będzie ten nowy rejtan. No to Boże, no, poprzedni rejtan był jednak trochę inny, o coś mądrzejszego mu chyba chodziło. Chciałem wydusić jakiś optymizm. Ale nie udało się, więc w związku z tym, anyway, zobaczymy, jak to będzie. Chcesz pytanie? Jest. Proszę bardzo. Jedno zdanie w uzupełnieniu pana pesymizmu, a optymizmu pana Maćka. Młodzież, no już wiadomo, że tego wyższego piętra, o czym pan wytłumaczył, nie ma ochoty, ale proszę popatrzeć na młodzież, chociażby przykłady z ostatnich dni, młodzież, spotkanie młodzieży we Wrocławiu i etc. i całe mnóstwo innych wolontariuszy. Więc ma pan słuszne obawy, ale ja bym nie wkładała wszystkich do jednego worka. Dziękuję. Odpowiem tylko takim wspomnieniem z czasu, gdy no niestety jak każdy młody człowiek w PRL-u byłem szkolony wojskowo i gdy robiliśmy zajęcia z CKM-u, to oficer nam mówił, no ja nie mogę dosłownie zacytować, bo to by było jeszcze ostrzejsze niż pierwsze strony mojej książki i wypowiedzi Majchrzaka, ale w każdym razie tłumaczył coś takiego. Jeżeli wam zabraknie połowy amunicji, to już krzyczcie, że macie pusty ten, bo zanim wam doniosą, to będziecie mieli pusty magazynek. No myślę, że taka jest rola pisarzy, no krzyczeć, że już prawie nie ma tej amunicji. No. Może ktoś doniesie. Serdecznie dziękujemy jeszcze raz i życzymy miłego zobaczenia.